Henry Huntington za 730 tysięcy dolarów. Wtedy to był aukcyjny rekord. Przy okazji padł inny. 100 lat temu. Tylko dla tego obrazu przyszło do muzeum w ciągu 3 tygodni ponad 90 tysięcy widzów. Blue Boy co do dnia wrócił do Londynu z Ameryki, ale nie na zawsze. Obraz jest jedynie wypożyczony i to pierwszy raz w swojej historii z biblioteki Huntingtona w San Marino w Kalifornii. Widzimy pewną zadumę. Widzimy chłopca, który jest trochę przekorny. Widzimy chłopca w przedziwnej pozie, który jest jednocześnie wspaniałym portretem psychologicznym. Takiego młodzieńca z charakterem. Kim jest bohater arcydzieła? To Jonathan Batalal, syn bogatego kupca. Niebieski chłopiec, poza tym, że jest namalowany genialnie, nikt poza Gainsborough nie umiał tak posługiwać się błękitną farbą, to jeszcze jest ukłonem malarza w stronę jego mistrza, pierwszego geniusza Anglii, Sir Antoniego Van Dyka. Gainsborough ubiera chłopca w kostium z epoki Van Dyka. Widzowie, którzy przyjdą na tę wystawę do sali nr 46 Galerii Narodowej, zobaczą obok Blue Boya obrazy 100 lat wcześniejsze. Właśnie Van Dyka. Tylko do 15 maja. Wstęp wolny. Małgorzata Zientkiewicz, Wydarzenia. Polityczną rzeczywistość namaluje nam za chwilę pewnie genialnie Bogdan Rymanowski i jego goście Zbigniew Giżyński i Radosław Fogiel. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. To panowie, mówię do moich gości, wyciągamy sztalugi i pędzle i malujemy. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, witam serdecznie. Dobry wieczór. I Zbigniew Giżyński, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj Polskie Sprawy, ale człowiek, który wciąż zna tajemnicę kuchni Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, to porozmawiajmy o tym, co tam właśnie piszczy w klubie PiSu czy w rządzie. Najpierw prezes Kaczyński bardzo mocno uderzył w twórców Polskiego Ładu. Powiedział w wywiadzie dla PAP-u, że ktoś personalnie musi za to zapłacić, za ten chaos. Potem mieliśmy informację radia RMF, że do dymisji prawdopodobnie będą musieli się podać, bądź zostaną zdymisjonowani pan minister finansów Tadeusz Kościński i pan wiceminister Jan Sarnowski. Pytanie do pana posła Fogla. Kiedy te dymisje nastąpią? Na razie jesteśmy na etapie oceny sytuacji przez kierownictwo partii. Rzeczywiście te błędy, za które sam pan premier Morawiecki przecież przepraszał, te błędy muszą wiązać się z konsekwencjami. Wnioski muszą być wyciągnięte, bo Polski Ład i ta reforma finansów jest zbyt ważna i zbyt dobra dla Polaków, żeby ją przysypać tego typu niedoskonałościami. Jakie będą decyzje personalne i kiedy? No, to już podejmie kierownictwo partii w porozumieniu z panem premierem te decyzje. Czyli nie ma jeszcze decyzji, bo chodzą takie słuchy, że decyzje na kierownictwie partii zapadły. Kwestia jest tylko ogłoszenia tej decyzji. Niektórzy nawet mówili, że być może panom pozwoli się dokończyć naprawienie Polskiego Ładu przez najbliższe dni. To jak to jest? Chyba obaj panowie wiedzą i wszyscy wiemy, że gdybyśmy wierzyli we wszystkie słuchy, które chodzą po sejmowych kuluarach, to rzeczywistość byłaby bardzo dziwna. To ja zapytam pana posła Giżyńskiego, czy pan wierzy panu posłowi Foglowi? Pan poseł Fogiel jest na tyle sympatycznym, miłym i raczej prawdomównym. Ja przynajmniej nie zetknąłem się, żeby kiedykolwiek mijał się z prawdą człowiekiem, że daje wiarę, że to, co mówi, jest stanem jego wiedzy. Jest pytanie, czy o wszystkim jest poinformowany. A pana zdaniem, znając procedury podejmowania decyzji w Prawie i Sprawiedliwości, decyzja już zapadła, panowie Kościński, Sarnowski już tak naprawdę sprzątają biurka? Nie wiem, czy tylko ci dwaj panowie, ale myślę, że na pewno minister Kościński i pewnie jeszcze któryś jeden lub dwóch wiceministrów będą musieli pożegnać się ze swoimi stanowiskami, bo polityczną ocenę, ponieważ pan poseł Fogiel mówił, że teraz jest dokonywana polityczna ocena. Nie, polityczna ocena została już dokonana. I dokonali jej wyborcy. Dokonali jej wyborcy, ale przede wszystkim dokonał jej Jarosław Kaczyński, który ponosi odpowiedzialność polityczną największą jako lider tego środowiska. I on wyraźnie powiedział, że zabrakło doświadczenia
i kwalifikacji osobom, które wprowadzały Nowy Ład, co jest jednoznacznym wskazaniem na to, że będą podejmowane decyzje personalne i z całą pewnością minister finansów pożegna się ze swoim stanowiskiem i być może jeszcze jacyś jego współpracownicy. Myślę, że tylko dlatego jeszcze tej decyzji dzisiaj nie mieliśmy skonsumowanej, że trwają, jak zawsze w takim przypadku, poszukiwania następcy pana ministra Kościńskiego. To prawda? Rzeczywiście jest w tej chwili, przepraszam za wyrażenie, łapanka? Nie, łapanki nigdy nie ma. Ja mogę się posiłkować ściągawką pana posła Giżyńskiego, bo tam kolejne zdanie w tym wywiadzie brzmi, że potrzebne są decyzje polityczne, w tym o charakterze personalnym, więc one są tak potrzebne i będą podjęte. Ale nie wie pan nic na temat następcy, czy osoby, która mogłaby zastąpić, jeśli zostanie zdymisjonowany, pana ministra Kościńskiego? Myślę, że takich osób w Zjednoczonej Prawicy jest co najmniej kilka, które spokojnie mogą się podjąć różnorakich zadań, ale no, na razie nie próbujmy przewidywać przyszłości. Najpierw ktoś musi te decyzje personalne podjąć, żeby można było mówić o ewentualnych następcach. A pan gdzieś tam w głowie ma ewentualnego następcę? Ja myślę, że ewentualnego następcę wskazał sam Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, tylko jeszcze być może na ten pomysł nie do końca wpadł. Otóż to, co się stało, ta katastrofa wizerunkowa, bo tak już pomijając ocenę merytoryczną samego Polskiego Ładu, bo nie chcę teraz w nią wchodzić, to ona jest przede wszystkim katastrofą wizerunkową, bo obiecywano, że to będzie nowy początek, który pozwoli odbić się politycznie rządowi. Okazało się, że poprzez ten nowy początek to rząd ugrzązł w kłopotach. I teraz to jest ostatnia szansa, żeby pokazać elektoratowi, środowisku, które kiedyś popierało Prawo i Sprawiedliwość, oddając licznie głosy, że wyciągamy lekcje i sięgamy do ludzi, którzy u zarania tworzenia tej partii byli sprawdzonymi fachowcami, a rezygnujemy z tak zwanych bezpartyjnych fachowców typu pan Kościński czy pan Sarnowski, których wzięliśmy na pokład, licząc na to, że sobie poradzą, bo sobie nie poradzili. I w wywiadzie Jarosław Kaczyński wskazał taką osobę, którą ponad 5 lat temu odsunięto na boczny tor na skutek wewnętrznych intryg, na skutek różnego rodzaju absolutnie nieprawdziwych rozgrywek, które były toczone wewnątrz tego obozu. Kto jest tą osobą? Tą osobą jest pan minister Dawid Jackiewicz, były minister Skarbu Państwa. No to byłby niesamowity comeback. Który został wskazany z imienia i z nazwiska w tym wywiadzie, bo wszyscy się skupili na tym, co powiedział Jarosław Kaczyński o Ministerstwie Finansów, ale tam są inne wątki i on wskazuje, że skrzywdzono niektórych ludzi, tak jak ministra Dawida Jackiewicza, i to jest akurat rzeczywiście człowiek, który świetnie sobie radził z różnego rodzaju sprawami. Rzeczywiście, jakby sięgnięto po taką osobę, być może spróbowałby to naprawić. Dawid Jackiewicz, trafiona kandydatura? Tam minister Jackiewicz pojawia się w kontekście przykładu a polityczności działań służb i raczej trzymałbym się tego kontekstu. Myślę, że to jest bezpieczniejsze i bardziej zbliżone do przyszłości. Fantazjuje trochę poseł Giżyński? Ja mogę zacytować ten fragment. Ale my panu wierzymy, że to powiedział pan prezes Kaczyński. Pytanie, czy zostanie ministrem finansów nowych? Myślę, że tutaj gdybyśmy się zakładali, to... Ja broń Boże się nie mam zamiaru zakładać. To mógłbym zwyciężyć, ale jedno jeszcze zdanie, bo nie zgodzę się jednak z tą oceną Polskiego Ładu, bo też pamiętajmy o tym, że dzisiaj zupełnie niesłusznie ograniczamy go do tych kwestii podatkowych, które są bardzo istotne. Ta reforma jest jego istotną częścią. Bo one najbardziej dotykają ludzi, ale nauczycieli, emerytów, różnych ludzi. Ale Polski ludzi. Ład to jest cały szeroki program. Jasne. Chociażby to, że już dzisiaj nie mamy limitów przyjęć do lekarzy specjalistów, to jest również element Jasne, Polskiego ale przyzna Ładu. Pan, że dla ludzi najważniejsze jest to, jaką ja dostanę pensję 30 na koniec miesiąca. Oczywiście. I tu jest deklaracja premiera o tym, że jeżeli w wyniku jakichś błędnych działań te osoby, które w założeniu Polskiego Ładu miały zyskać lub miał być dla nich neutralny, straciły, jest gwarancja premiera, że tak się nie stanie. Cóż z tego, że nie mamy limitów do lekarza w ramach tego Polskiego Ładu, skoro
człowiek, który był u mnie na dyżurze w poniedziałek, na dyżurze poselskim, we wtorek, przepraszam, czyli w dniu wczorajszym, był na dyżurze. Zresztą były członek Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak ja, rozczarowany tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi. Dostał właśnie termin na, wydawałoby się, nietrudną operację wyprostowania przegrody nosa na rok 2031. Więc nie ma niby limitów, ale tak to w praktyce wygląda. Za 9 lat będzie miał tę operację. I wracając do tych rzeczy, o których mówimy, a więc Polskiego Ładu. Ja nie neguję, że w tych rozwiązaniach było kilka ciekawych pomysłów, które trzeba było zrealizować, bo z całą pewnością podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie drugiej stawki podatkowej, to były rzeczy dobre. Tylko że ostrzegaliśmy, prosiliśmy, żeby robić to wolniej, bo jest to zbyt szerokie rozwiązanie, które może przynieść określone skutki uboczne. Nikt nie chciał słuchać. I zobaczymy, czy te rozwiązania zafunkcjonują, ale w powszechnym odczuciu ludzi, ja o tym mówię, że to jest katastrofa wizerunkowa. W powszechnym odczuciu ludzi to się nie sprawdziło. Odkręcenie tego będzie niezwykle trudne. Pan poseł, mówiąc ostatnie zdanie, mówiąc o panu ministrze Jackiewiczu, zwróciłem na to uwagę, bo rzeczywiście został przywołany, ale z całą pewnością trzeba bardzo radykalnych decyzji politycznych, żeby pokazać, że jeszcze cokolwiek z tego da się uratować. No pytanie, czy się da uratować, dlatego że na przykład pracownicy ZUS-u czują się pokrzywdzeni i oni w ogóle apelują o to, żeby w ogóle się wycofać z tego Polskiego Ładu. Czy pan ma informację, panie pośle, kiedy nastąpi nowelizacja tych jednak luk, które tam są? To po kolei. Ten przykład chociażby ZUS-u, który dzisiaj się pojawił, jest już wyjaśnienie ze strony kierownictwa zakładu, że tu akurat mamy do czynienia z sytuacją, w której w styczniu oprócz standardowych pensji pracowników ZUS zbiegły się trzynastki i dodatkowo nagrody, w związku z czym mogło tu wystąpić albo przekroczenie tego poziomu 12 800, albo jakiś błąd w naliczaniu. To oczywiście zostanie naprostowane, jeżeli ten błąd się pojawił. Przyzna pan, że Polski Ład sprawił, że system podatkowy się bardziej skomplikował i wszyscy mają problem. Ja myślę, że to jest problem każdej dużej, odważnej reformy. Przy najszczerszych chęciach nie da się zrobić jej tak, żeby ona na samym początku chodziła zupełnie bezbłędnie. Oczywiście jest kwestia oceny skali tych błędów i poniesienia odpowiedzialności, o tym mówił prezes Kaczyński, ale również mam wrażenie, że ta ocena publiczna, o której mówił pan poseł, ona jest trochę ograniczona do pewnej bańki, w której funkcjonujemy, bo dobry przykład z kilka dni temu w internecie pojawiło się nagranie ze spotkania Szymona Hołowni w jednej z mniejszych miejscowości. Gdzie, być może były to nawet właśnie Końskie, gdzie napotkany przez niego starszy człowiek nie zgadzał się z jego zarzutami wobec Polskiego Ładu, bo powiedział, że on właśnie jest beneficjentem. On otrzymał wyższe wynagrodzenie, wyższą emeryturę. Dlatego trzeba się też trochę wyrwać spoza tej warszawskiej bańki. A że ostatnie sondaże, które dają jednak dużo mniej PiS-owi, na przykład ostatni Kantar, gdzie jest różnica między PiS-em a koalicją, 1 punkt procentowy, to również bańka? Sondaże są zawsze wycinkiem pewnej rzeczywistości. My zawsze na nie patrzymy. Jak były świetne, to patrzyliśmy z dystansem. Jak są trochę gorsze, też patrzymy Dobrze, z dystansem. Panowie, wybory ten wątek. Decyzje nastąpią w ciągu kilku godzin czy kilku dni? Ja myślę, że tutaj nie ma potrzeby, żeby się nadmiernie spieszyć. Czyli kilka dni? Myślę, że czas jest potrzebny na to, żeby te decyzje polityczne dojrzały. Dobrze, kogoś, kto będzie chciał to posprzątać, nie tak łatwo jest znaleźć. Dobrze, panowie, to Donald Tusk dzisiaj wystąpił w Sejmie i powiedział: pokażcie Polkom i Polakom, oczywiście to jest zwrot w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, że albo upadliście politycznie, albo jesteście w stanie ciągnąć te polskie nomen omen sprawy. Donald Tusk wezwał dzisiaj do głosowania nad wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Czy PiS będzie reflektowało na propozycję Donalda Tuska i się policzy? No ale na pewno nie Donald Tusk będzie dyktował, jak wyglądają prace parlamentu. Ma przecież narzędzie, którym dysponuje
każdy lider opozycji, to znaczy konstruktywne wotum nieufności. Jeżeli ma przekonanie, że byłaby większość, która jego albo jakiegoś innego kandydata na premiera byłaby skłonna poprzeć, to proszę bardzo, niech Donald Tusk składa taki wniosek. No ale oczywiście on go nie złoży. To jest próba zamydlenia sytuacji, bo doskonale sobie zdaję sprawę, że chociażby na poprzednim posiedzeniu Sejmu odrzuciliśmy poprawki Senatu, które niszczyłyby budżet. Większość jest pewna, stabilna i żadne zaklęcia Donalda Tuska tego nie zmienią. Czyli słowa Donalda Tuska, że rząd nie ma większości, są nieprawdziwe? To pokażą najbliższe głosowania, bo to głosowanie rzeczywiście miało specyficzny charakter. Ja bym do niego aż tak dużej wagi nie przywiązywał. Ale aż 77 posłów nie głosowało, wstrzymało się albo głosowało przeciw. Z jakiego powodu? O ustawie covidowej. Tak. Pamiętajmy, że nie było dyscypliny. Z jakiego powodu Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele brnie w ten sanitaryzm, to proszę mi wiedzieć, naprawdę tego nie wiem i nie rozumiem i nie potrafię nawet z tego zrozumieć. Ale dlaczego pana zdaniem Jarosław Kaczyński tak się trzymał tej ustawy, skoro wiedział, że nie będzie poparcia we własnym klubie? Jest jakieś drugie dno? Być jedynym drugim dnem w miarę racjonalnym, bo być może jest jakieś inne nieracjonalne, jest to, że chciał w ten sposób pokazać, że proszę bardzo, ja naprawdę chciałem, nie udało się, bo opozycja nie chce pomóc, a w moich szeregach jest bunt. Być może to jest jedyne wytłumaczenie w miarę racjonalne. Natomiast to faktycznie nie przesądza o większości rządowej, bo ona jest w innych głosowaniach wyrażana. Natomiast jeśli Donald Tusk, pan premier Donald Tusk, jako człowiek, który aspiruje do bycia liderem całej opozycji, bo jest dzisiaj liderem dużej, największej partii. Ale chciałby być liderem całej opozycji. Ja też jestem częścią tej opozycji. Chcę poważnie usiąść i rozmawiać o, czy to konstruktywnym wotum nieufności wobec obecnego rządu, czy o zmianie marszałka Sejmu, to trzeba, zanim się wyjdzie na konferencję prasową i prezentuje stanowisko własnej partii, reprezentować i rozmawiać z innymi ugrupowaniami politycznymi. Jedno krótkie, proste pytanie. Czy pana zdaniem opozycja, cała opozycja byłaby w stanie poprzeć Donalda Tuska jako kandydata przy konstruktywnym wotum nieufności? Z całą pewnością nie bez rozmów na ten temat. A pan by poparł? Ja skonsultowałbym się z moim zapleczem politycznym z Instytutu Jana Olszewskiego, z którym tworzymy alternatywę wobec tych niestety nieudanych wielu eksperymentów Prawa i Sprawiedliwości. I w zależności od tego, co nasi eksperci, nasi doradcy by w tym zakresie powiedzieli, to pewnie tak bym się zachował. Natomiast to, co jest problemem i Donalda Tuska i opozycji, że nie rozmawia tam się. Jakie są szanse na powstanie rządu opozycyjnego przy obecnym składzie parlamentu? O tym na ciąg dalszej rozmowy zapraszam państwa do dogrywki na stronach Interia. Teraz Polsat News, debata dnia i Agnieszka Gozdyra. Zapraszam. Polityka jest fascynująca, ale czasami trudno ją zrozumieć. Pytam, by wytłumaczyć ludziom, jak działa polityka. Kto kogo wyrzucił, to z kim co tworzy i po co to wszystko. Tutaj nie da się nic ukryć. Agnieszka Gozdyra w programie Debata Dnia. Od poniedziałku do piątku o 19:50 w Polsat.